Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu, tym razem z badań operacyjnych, z zagadnienia transportowego. Chciałabym coś omówić takiego jak metoda klatek. To jest metoda minimalnego elementu macierzy odległości. Generalnie ja, mówiąc wprost, spotkałam się z tym w ostatnim czasie dopiero, pierwszy raz. Jest to dla mnie dość ciekawa metoda, ale sądzę, że warto by było ją również dołączyć do pozostałych metod wyznaczania optymalnego planu w zagadnieniu transportowym. O co chodzi w zagadnieniu transportowym, to na pewno znajdziemy to na innych filmach, moich również. Tutaj chciałam omówić dosłownie jakby techniczny sposób przeprowadzenia tej metody klatek i ona generalnie jest tu napisane. Polega na tym, że każdy, powiedzmy, przepływ, czyli ta wielkość transportu, jaka będzie na odpowiednich trasach, jest ustalana jako minimalna wartość między popytem a podażą na którejś tam z tras. Generalnie najlepiej to po prostu pokazać, jak konkretne te kroki wykonać. Jeżeli sobie powiemy, że mamy w takim zapisie tabelarycznym następujący program tego zagadnienia transportowego. Tu mamy podane koszty jednostkowe na konkretnych trasach między konkretnymi dostawcami a odbiorcami. Tutaj w tym wierszu mamy podane zapotrzebowanie, czyli popyt konkretnych odbiorców, których tutaj mamy w nagłówku. Mamy również wymienione podaże, czyli ile są w stanie wysłać określeni dostawcy do odbiorców. Oczywiście zależy nam na tym, żeby ta wielkość transportu do wszystkich odbiorców została zaspokojona, tak samo, żeby wszyscy dostawcy wysłali ze swoich magazynów do odbiorców, ale co jest ważne, po jak najniższym koszcie. W tym momencie zobaczymy sobie, jak wykonać to zagadnienie metodą klatek. Zaczynamy od tego, że wyznaczamy na przykład minimalne wartości z każdego z wierszy kosztów. I teraz tak, w tym wierszu najniższy możliwy koszt transportu to 20, dlatego tu wpisałam 20. W kolejnym tutaj wierszu drugim, dotyczącym kosztów dostawy od dostawcy drugiego, najniższy możliwy koszt to 8, a w przypadku dostawcy trzeciego najniższy możliwy koszt to 5, dlatego tu wpisałam 5. Jeżeli teraz te wiersze, powiedzmy tutaj te trzy wiersze, jakie mamy, od nich odejmiemy po kolei, od wiersza pierwszego 20, od wiersza drugiego 8, od wiersza trzeciego 5, powstaje nam układ też tego samego zagadnienia transportowego, ale już z zmodyfikowanymi kosztami. Tutaj, jak widzimy, pojawiły się pierwsze zera, tutaj też i tutaj też. To już jest jakiś, powiedzmy, wskazówka, że prawdopodobnie w tych miejscach, gdzie są zera, nastąpi transport. My teraz, jeżeli liczyliśmy minimalne wartości z każdego z wierszy, odbijemy piłeczkę i będziemy liczyć minimalne wartości z kolejnych kolumn. Czyli mnie interesuje, jaka jest tu minimalna wartość kosztów, oczywiście nie zerowych, tutaj, tutaj i tutaj. Jeżeli tak jak tu, w przypadku tej kolumny czwartej, mamy tylko jeden koszt, brany pod uwagę nie zerowy, to ja w ogóle tego elementu, tej kolumny nie będę brała pod uwagę, no bo po prostu chodzi o to, że odbiorca czwarty faktycznie jakiś tam transport będzie potrzebował, żeby zrealizować swoje zapotrzebowanie na 2000. Więc takie kolumny lub takie wiersze, gdzie występują same zera i jedna liczba, całkowicie pomijamy. Jeżeli teraz od tutaj tej macierzy kosztów odejmiemy dla każdego z wiersza, przepraszam, dla każdej z kolumn to minimum, które osiągnęliśmy, otrzymamy układ taki. Jeżeli tutaj najniższą wartością było 7, to mam 0, 0, 18, bo od każdej z tych wartości, oczywiście wspomniałem 0, odejmujemy 7. Jeżeli tutaj najniższa możliwa wartość w tej kolumnie było 2, tak jak tu widzimy, to po odjęciu tej dwójki od każdego z tych elementów otrzymujemy 8, 0, 13.
bo było 10, 2, 15. Odejmujemy 2. Potem w kolumnie trzeciej najniższą możliwą wartością w macierzy kosztów tutaj, tej zmodyfikowanej, było 5, oczywiście licząc te koszty niezerowe, czyli inne niż 0, otrzymujemy po odjęciu tej piątki wartości 15, 0 i 0. Powiedziałam, że tutaj tą kolumnę czwartą pomijamy, czyli ją faktycznie przepisujemy. I co to nam teraz daje? To, że w macierzy kosztów mamy dużo zer. I w tych miejscach zer, tam faktycznie nastąpią transporty. One dadzą nam jak nie plan optymalny, to po prostu na pewno o wystarczająco wysokiej, wystarczająco korzystnym dla nas koszcie transportu. W tym miejscu jest to bardzo korzystne, aby nastąpił transport. I teraz oznacza to tyle, że w tym miejscu tutaj, tutaj, jak i tutaj, warto ustalić transport. Jak do tego dojść? Gdzie najlepiej ustanowić te transporty? Warto zacząć na przykład od odbiorcy drugiego. On tylko może dostać towar od dostawcy drugiego. A na tej trasie dostawca drugi ma tylko 4000 jednostek jakiegoś produktu, a odbiorca drugi ma zapotrzebowanie na 5000 jednostek, czyli w tym miejscu, przy tym zerze takim klatkowym, przez nas ustalonym, mamy transport na 4000. Oznaczać to będzie, że dostawca drugi już nikomu nigdzie nie wyśle, bo on nic więcej nie będzie posiadał. A nasz odbiorca pierwszy, w tym momencie, przepraszam, odbiorca drugi, no już w pierwszym momencie, no nie jest do końca zaspokojony, bo chciał 5000, a tutaj w tym miejscu dopiero dostaje on 4000. Ja to zaznaczę na początek jakimś kolorkiem, że tutaj na pewno już mamy ten faktycznie transport. Dalej idąc, jeżeli ja wykluczonego całkowicie mam dostawcę drugiego, to patrzę na pozostałe zera, jakie są niezaznaczone, czyli tutaj, tutaj, przepraszam, tutaj i tutaj. Dalej idąc możemy na przykład zauważyć, że nasz odbiorca pierwszy ma w tym momencie zapotrzebowanie na 1000 i może je dostać już tylko od dostawcy pierwszego, bo tylko tu jest ta wartość 0. Dlatego tutaj w tym polu, gdzie była wartość 0, będzie transport na 1000. Tylko od dostawcy pierwszego, to jest korzystne dla nas. I dostawca pierwszy, jeżeli wcześniej miał maksymalnie możliwość wysyłki 4000, będzie mógł wysłać tylko 3000. A więc w tym momencie nasz dalej, czyli tutaj już nic nie możemy mieć, żadnego transportu. I powiemy sobie, że to też w ogóle nie bierzemy pod uwagę, bo odbiorca pierwszy już nic nie będzie potrzebował. Z pozostałych elementów, które są zaznaczone tutaj, jeszcze niezaznaczone kolorem czerwonym, czyli są brane pod uwagę, widzimy, że odbiorca czwarty od dostawcy pierwszego ma tutaj ten przepływ zerowy, czy ten przepływ klatka jest zerowa, czyli w tym miejscu warto by było, żeby nastąpił transport. I wiemy, że dostawca pierwszy już dostarcza 1000, ma maksymalnie jeszcze do wykorzystania 3000, a odbiorca czwarty ma zapotrzebowanie na 2000, czyli w tym miejscu zaznaczonym nastąpi przepływ na 2000. Tutaj widzimy, bo tyle maksymalnie odbiorca czwarty będzie chciał otrzymać. Oznacza to tyle, że odbiorca czwarty nic już więcej od nikogo nie będzie oczekiwał i jego popyt jest zrealizowany. Z pozostałych elementów czterech, które są tutaj niezerowe, przepraszam, w ogóle zbrane pod uwagę, jedynym wartością 0 jest tutaj transport na trasie od dostawcy trzeciego do odbiorcy trzeciego. Tu jest 0. Jak widać, odbiorca trzeci jeszcze nic nie uzyskał, chce osiągnąć 2000, dostawca trzeci nikomu jeszcze nic nie wysłał, jest na 2000. Możliwość wysyłki, czyli na tej trasie, gdzie jest tutaj 0 jako ta wartość w klatce, możemy powiedzieć, że będzie transport równo na 2000 i w tym momencie ten transport spowoduje to, że dostawca trzeci nic już nie będzie miał, odbiorca trzeci nic nie będzie chciał,
bo tyle będzie wynosił jego popyt, a więc jedyny możliwy transport, który jeszcze jest do zrealizowania, jest na trasie od dostawcy pierwszego do odbiorcy drugiego. Jak widać, wiemy, że dostawca pierwszy łącznie zrealizował na razie transport na 3000 z czterech dostępnych, a jednocześnie odbiorca drugi chciał 5000 ma zapotrzebowania, zrealizował 4000, czyli na tej trasie ten brakujący 1000 będzie zrealizowany. Jak widzimy, nie zawsze te transporty następują tylko po wartościach w tych klatkach, ale już innego wyboru my nie mamy i tylko po tym elemencie równym 8 nastąpi transport. Jeżeli ja teraz tylko to powymarzę sobie te zaznaczenia pomocnicze, widzimy, że nasz transport ma następujący układ, czyli w miejscu, gdzie były te klatki i ósemka, mamy następujące wielkości transportu i każdy odbiorca, który tu jest wymieniony, i każdy dostawca ma spełnione swoje oczekiwania. A jednocześnie nasz koszt transportu jest najbardziej optymalny, jak tylko się da. A ile on wynosi? To trzeba przemnożyć odpowiednie koszty jednostkowe przez odpowiednie wielkości transportu na konkretnych trasach. Z tego wychodzi nam łączny koszt transportu na 190 tysięcy złotych, akurat w tym konkretnym zadaniu. Liczymy to jako iloczyn, czyli przemnożenie kosztów jednostkowych i konkretnych wielkości transportu. Jeżeli potrzebujecie rozwiązać swoje zadania, zawsze możecie do mnie kontaktować się drogą mailową, wchodząc czy przez stronę internetową, która tu jest podana, czy pisząc na adres mailowy, który teraz piszę, i możecie wysyłać swoje zadania. Ja Was zapraszam do oglądania pozostałych moich filmów, nie tylko z zagadnienia transportowego, ale generalnie z programowania liniowego, czy z badań operacyjnych, czy z przedmiotów ekonomicznych, ale tylko z przedmiotów ilościowych. Pamiętajcie, że te moje filmy warto nie tylko komentować, czy subskrybować, przeglądać playlisty. Tego jest już, filmów jest bardzo dużo i mogą Wam się przydać przy zrozumieniu zagadnień, które powiedzmy mogą się wydawać kłopotliwe. Pamiętajcie, że oglądanie tych filmów to nie jest wszystko, trzeba rozwiązywać swoje własne zadania, żeby zrozumieć temat. Pozdrawiam i zapraszam do dalszej nauki.